Dzisiaj będziemy wykonywać instalację u klienta na multiswitchu. Będzie multiswitch 5x12, także jeżeli interesuje Was taka tematyka, zapraszam serdecznie. Mamy tutaj multiswitcha, akurat Blue Line. Blue Line jest to taka marka dosyć popularna, dosyć tania, hotelowa możemy powiedzieć było, z oddzielnym zasilaczem. To jest też bardzo istotne, że nie musimy wymieniać całego segmentu, tylko mamy oddzielny zasilacz. W tym miejscu mniej więcej będzie multiswitch. Tu musimy do niego doprowadzić te kabeleczki. Mamy tutaj już przewody, które schodzą z góry. Fajnie rozwiązana sytuacja, ponieważ klient wypuścił sobie Arota, peszel. Normalnie puszczony jest peszel, on sobie idzie do góry do miejsca do rozdzielni i my możemy sobie tym peszlem pociągnąć tyle kabli, ile potrzebujemy. Skupiamy się na instalacji tradycyjnej multiswitchowej, czyli pięć przewodów, które muszą iść z tego miejsca do zestawu anten. Poszła antena, moi drodzy, Inverto z aluminiową czaszą, około 15 dB na transponderze 11508, czyli powiedzmy już tak przyzwoicie. Telewerz, już dobrze, telewerz Zenith Mix, nie będę ukrywał, dosyć często tę antenę stosuję, cała konstrukcja aluminiowa, dosyć mocno odporna na wiatr, zakładamy, kompletnie się tym nie przejmujemy. Mamy tutaj cztery gniazdka, cztery pokoje, w każdym pokoju mamy po dwa gniazdka. I teraz powiecie tak, po co tyle gniazdek? No 16, multiswitch 16, to wystarczyłoby tylko w jednym, żeby zrobić. Tak jak sobie klient to zrobił, tak my tą instalację wykonujemy. Nie ma tu co oceniać kogoś, nie ma tutaj co mówić, a po co tyle, a może by zrobić tyle. Nie, słuchajcie, takie jest zlecenie, mamy 16 gniazd, 16 przewodów, przepraszam, 8 gniazd podwójnych. I teraz powiecie sobie tak, a po cholerę podwójne? Po co podwójne gniazdo? Słuchajcie, podwójne gniazdo jest po to, między innymi też do nagrywania, w sensie na pojedynczym gniazdku też można nagrywać na dekoderze jakiegoś tam cyfrowego plusa do czynce plusa, można nagrywać. Natomiast podwójny kabel służy nam do tego, żeby co innego oglądać i co innego nagrywać w tym samym czasie. Oczywiście możemy też przejść w technologię unikablową, ale dzisiaj rozmawiamy na temat tradycyjnej instalacji pięcioprzewodowej. Powiecie mi teraz tak, tu powinna być jakaś skrzynka. Słuchajcie, ona będzie w niedalekiej przyszłości albo w bardzo dalekiej przyszłości. Pokażę Wam jedno zdjęcie. Bardzo dużo makaronu i słuchajcie, to nie jest tak, że ja do tego klienta przyszedłem i miałem mu tą instalację naprawiać. Ta instalacja funkcjonuje. Klient tak ma. Te zdjęcie, słuchajcie, to było 6 lat temu robione to zdjęcie i ten klient do dzisiaj ma w ten sam sposób tą instalację zrobioną. Tam jest, można powiedzieć, taki trochę przerost formy nad treścią, ale to nic, słuchajcie, nie ma tego co oceniać. Tak sobie ludzie robią, my przyjeżdżamy to wykonywać. Tak? No co? No co? No i walisz ogonem o klatkę i Michała zrobisz, piesku. Sposoby, żeby sobie sprawdzać te wyjście, no musimy, na każde wyjście ma... Nie możemy się tutaj pomylić, jeżeli chodzi o multiswitcha. Nie można się pomylić, bo nie będzie Wam to po prostu funkcjonować. Z góry muszą pójść cztery kable. Puściliśmy sobie cztery kable i pokażę Wam fajny sposób, pokażę Wam kilka sposobów, jak sprawdzić, który kabel gdzie ma być. Bo często jest taka sytuacja, że wymieniacie multiswitch, ktoś Wam tego nie opisze, no i potem zaczynają się problemy. Na przykład u mnie w domu mam zrobioną instalację 11 lat temu i mi brakuje tych gniazdek. Powiem Wam naprawdę otwarcie, że teraz gdybym sobie projektował tą instalację, być może zrobiłbym tak jak klient. Na każdej ścianie po jednym gniazdku i temat zamknięty. Słuchajcie, gniazdko jeść nie woła. To jest instalacja, która sobie istnieje. Mamy tych gniazdek do zasilania bardzo dużo, tych prądowych gniazdek mamy bardzo dużo. To nie przeszkadza w żaden sposób, że sobie to gniazdko będzie. W żaden sposób to, słuchajcie, nie przeszkadza. Oczywiście to podraża instalację, bo trzeba ciągnąć koncentryki. Jest ich więcej, tak jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Natomiast robicie to raz na zawsze, tak? No już nie będziemy dokładać tej instalacji. Także ja wiem u siebie na przykład, już wiem teraz, że jak żona mi zaproponuje zmianę telewizora na innej ścianie, no będę miał z tym kłopot. Będę miał z tym kłopot, a sam tą instalację projektowałem, powinienem ją perfekcyjnie wykonać. No widzicie, no tak nie jest do końca, nie? No co?
Bierzemy się za ten makaron, nie? Okej, okay, zaczynam od wywiercenia otworów, przykręcam multiswitcha w wyznaczonym miejscu przez klienta, następnie grupuję sobie przewody pokojami, ponieważ mamy po dwa gniazdka w każdym pomieszczeniu. Skracam kable oraz przepisuję opisy, oczywiście tymczasowo, które zrobił elektryk. Następnie zakładam końcówki kompresyjne na każdy kabel, używam cały czas końcówek PCT. Zaciskarka widoczna na filmie to podróbka również firmy PCT. Użytkuję ją dość intensywnie i na chwilę obecną nie zauważyłem, aby było z nią coś nie tak. Końcówki zaciska do końca, zawsze prosto. Aby je zacisnąć, nie potrzeba wkładać aż tak dużo siły. Dla mnie jest to bardzo wygodna zaciskarka. Na koniec kontrola wizualna zaciśniętych kompresów i idziemy na dach. Dobra, moi drodzy, ten komin nam odpada, bo to jest komin wspólny. Jak założymy czaszę, no to sąsiad nie założy. A takie wspólne czasze, no tak niekoniecznie. Komin wybraliśmy sobie ten, bo tamten jest jeszcze jeden, ale jest dymny. Komin jest, to są dwa kominy w zasadzie. Mam takie wątpliwości, bo one są dwa oddzielne, złączone blachą, także no, spróbujemy to tak zrobić, żeby to nie pękło. Niestety falc mamy z wszystkich stron. To, że tam się z tyłu ugnie, to nie ma problemu. Ale tutaj z tej strony będziemy musieli rurę kwadratową zastosować. Ładnie ją tutaj dociąć do tego miejsca i od tego miejsca już będzie szło prosto, także to się nie ugnie, tam z tyłu się ugnie, ale falc jest minimalny, także nie jest jak gdyby problem. Wiatry mamy od tamtej strony, także mamy czaszę schowaną. No pewnie jakieś zawirowania tu będą. A tak kominy wyglądają od dołu. Widać dwa oddzielne kominy, jak gdyby z pustą przerwą po środku. Przy naciąganiu taśmy opaski kominy mogłyby się odkleić od podstawy. I takie przypadki mi się zdarzały, że kominy wyglądające na zdrowe, wyglądające na nowe, były odklejone od podstawy i można było przesunąć cały komin prawo-lewo. Także trzeba bardzo uważać i trzeba sprawdzać te kominy wcześniej, w jakim one są po prostu stanie. Obejmę kominową zaproponowałem czarną, mocowanie masztu oraz taśmy pomalowane są tutaj proszkowo, oczywiście też na czarno. Kątowniki są z grubego plastiku, który zimą niestety lubi pękać. Klorynki, cybanty oraz elementy montażowe są ocynkowane. Niestety, moi drodzy, cena poszła w górę, a jakość niestety poszła w dół. Klorynki zdarzają się bez zębów i to dosyć często. Malowanie proszkowe, jakby na to nie patrzeć, takie sobie, mi po prostu czasami ręce i cycki opadają. Ogólnie przemyśleliśmy sprawę z klientem i zadecydowaliśmy wspólnie, aby przenieść instalację na komin wspólny. Wspólny to znaczy z sąsiadem. To nie jest jakoś tam, że sąsiad mnie nie lubi i mi zasłonę dymną robi. Po prostu ludzie palą. No dobra, mamy tutaj wszystko już podokręcane. Oczywiście, jakby to powiedzieć, trzeba tą taśmę naciągnąć, nie? 19 z dwóch stron, ale no nie można przesadzać. Nie można za lekko. I musi być taki charakterystyczny dźwięk, ja wam go zaraz pokażę. Takie boing. Takie coś musi być, nie? Jak takie coś jest, to ja wiem, że tu jest turbo mega stabilnie. Naprawdę jest petarda, mogę się na tym liną podpiąć. Skonsultowaliśmy z klientem, no przełożyliśmy się na ten komin. Musi tak, słuchajcie, być. Jak ja mam dać na coś komuś gwarancję, to ja muszę być pewny. Jak ja jestem pewny, to jak gwarancję nie ma problemu. Jak nie jestem pewny, wolę w ogóle nie robić. Jakby się klient nie zgodził w tym miejscu, bo w ogóle bym tego nie robił. Nie wiem, czy ten dźwięk będzie słychać. Taki boing, brzdęk. Wtedy jest odpowiednio napięta taśma. O, jak to wyszło? Zobaczmy sobie. Tam się zawsze ten komin ugnie, nie? To nie jest jak gdyby problem, bo to z przodu ma być stabilnie, a nie z tyłu. I zabieramy się za składanie czaszy. Uchwyt konwertera jest amiliniowy. Mont, czyli plecki anteny, są wykonane ze stali, oczywiście ocynkowanej. Elementy montażowe również zostały ocynkowane. Tutaj fajnym rozwiązaniem są klorynki z wycięciem, to znaczy nie musimy klorynki wykręcać z anteny, żeby zamocować na maszt. Wystarczy rozsunąć tą klorynkę i bez problemu montujemy na maszcie. Uchwyt konwertera niestety mógłby być nieco grubszą ściankę. Konwerter poszedł od telewesza, oczywiście do naszego multiswitcha musi być to konwerter quattro. Telewiesław kojarzy się wszystkim oczywiście z kolorem żółtym. Ja zastosowałem po niemiecką wersję grey, czyli szary.
Konwerter Quattro ustawiamy tak samo jak tradycyjny konwerter. Na mierniku wybieramy transporter 11508 i podłączamy wejście VL na konwerterze. VZenit Mix zapakowane jest w zgrabne pudełko. Jest jeszcze wersja w folii, taka wersja dla instalatorów. Złożenie tej anteny zajmuje niecałe 5 minut. Wersja Mix to dodatkowe elementy odpowiadające za pasmo VHF. Producent przewidział ich montaż w polaryzacji poziomej, jak i pionowej. Warunki odbiorcze mamy bardzo korzystne. Znajdujemy się dość wysoko ponad dachami sąsiadów. Do nadajnika ze Śremu w linii prostej mamy 33 km, bez większych przeszkód z płaskim terenem. Nośna multiplexu 8 nie jest imponująca na kanale 7, natomiast nie będziemy się tym przejmować, ponieważ tłumienie kabla koncentrycznego na VHF, na paśmie VHF jest bardzo małe. Sygnał z Akademii Ekonomicznej na tym terenie jest słaby, mam to już sprawdzone. Parametry pozostałych multiplexów sprawdzimy sobie na dole na gniazdku abonenckim. W związku z powyższym, że mamy wspólny komin, antenę satelitarną musiałem zamocować po stronie klienta. Takie były ustalenia z sąsiadem. Oczywiście czasza w tym miejscu haczyła minimalnie o komin. Zastosowałem uchwyt murowy, tak aby czaszę maksymalnie przytulić do komina. Uchwyty rurowe występują w kilku długościach, najmniej 10, a najwięcej 30 cm. Dosyć często je stosuję, sytuacje na dachu są różne, warto je mieć ze sobą. Można wsadzić. Ja sobie często te uchwyty skracam, ucinam, zmieniam rozstaw tak, żeby maksymalnie schować się za komin, żeby tą antenę maksymalnie schować. Słuchajcie, nic się z tym nie dzieje. Naprawdę można tutaj... Niestety, moi drodzy, klient wyprowadził dwa kable tylko na poddasze. A przy multiswitchu wypadałoby mieć 5. Mamy multiswitch tradycyjne. Na szczęście mamy dwa peszle, które idą stąd aż do rozdzielni, także przeciągniemy sobie 3 kable dodatkowo, żebyśmy mieli już komplet. Dwie metody, jak zwykle przeciągania kabli, albo kominem, tym razem wentylacyjnym, albo tutaj membraną. Ja wybrałem, oczywiście po konsultacji z klientem, wybraliśmy przeciągnięcie kabla membraną. Kable się zsuwają tędy, wchodzą pod membranę, wychodzą tędy, uczepimy je jakieś ładnie tam i wprowadzimy sobie to na dół do rozdzielni. Wykorzystując peszel, przeciągnąłem 4 kable koncentryczne do multiswitcha. Jeden biały wykorzystamy do telewizji naziemnej. Jeżeli chodzi o kable wyprowadzone na dach, oczywiście wyprowadzamy je pod dachówką. Można kupić dachówkę specjalną, wentylacyjną i przepuścić przez nią kable. Lub wybrać dachówkę przy kominie, po której się nie chodzi. Ja tak właśnie zrobiłem. Miejsce przejścia kabli zabezpieczamy gumą lub dużą ilością taśmy izolacyjnej. Dachówka pęknięta, wymieniona. Może... Ja tam się wolę przyznać, tym bardziej, że leci to na YouTube, no to już w ogóle, nie? To taka byłaby masakra. Zdarza się. Najlepszym trzeba po prostu wziąć na klatę, przyznać się, wymienić. Oczywiście klient czasami jest niezadowolony. Mi się to rzadko zdarza, no ale się zdarza. Nie będę ściemniał, że nie. Prace dachowe mamy skończone. Czas zająć się kablami na poddaszu. W związku z tym, że poddasza, piwnice, klatki schodowej traktowane są po macoszemu, za bardzo nikt nie przejmuje się tym, jak te kable idą. Można je oczywiście przybić. Ja stosuję chwytaki do styropianu. Nawiercam wiertłem szóstką, wsadzam chwytak. I do tego wpinam wiązkę kabli koncentrycznych. Tym samym sposobem montuję peszel. Całość mocno trzyma się i w miarę estetycznie wygląda. Przy podłączeniu multiswitcha konwertera Quattro nie wolno się oczywiście pomylić. Można zastosować czujniki i sprawdzić zgodność kabli. Można również oczywiście sprawdzić wejścia konwertera samym miernikiem. Jest jedno ale. Należy użyć odpowiednich transponderów na wejściach VL, HL, VH i HH. Na planszy obok macie częstotliwości i przypisane im wejścia, których ja używam. Dlaczego takie, a nie inne? O tym będzie na końcu filmu. Ok, konwerter mamy podłączony. Ja zabieram się za sprawdzanie opisu gniazdek za pomocą mojego urządzenia. Jest jeszcze taki sposób, to jest specjalny, słuchajcie, miernik 4K,
tak jak widać, specjalna wersja 4K, to wiecie, to nie jest tani sprzęt, nie? Jaja sobie robię. Takim sprzętem też sprawdzicie przejście, ponieważ podłączając z jednej strony kabel i z drugiej strony będzie nam po prostu piszczał. Wtedy mamy pewność, że kabel jest ok, że nie ma zwarcia i że częstotliwości satelitarne się przenoszą. I możemy sobie podłączając po kolei każdy kabel przedzwonić, że tak powiem, i sprawdzić, czy jest przejście. Nie? Ostatnio często zdarzają się przypadki, niestety, że z miejsca rozdzielni do salonu nie ma przejścia w ogóle. Ja przyjeżdżam robić instalację, mówię klientowi, nie będzie u pana działać. Czego klient oczekuje ode mnie? Oczekuje tego, że jak wyjdę od niego z mieszkania, to on sobie już pilotem będzie przełączał kanały. Takie są oczekiwania, nie? Ja nie mogę tego zagwarantować, ponieważ nie mamy przejścia. Klient mówi, ale przecież zostało to sprawdzone, przecież elektryk był, przecież wszystko działało. Słuchajcie, instalacje generalnie tego typu, instalacje, one są traktowane tak po macoszemu, nie? Opisałem każde wyjście na multiswitchu, klient wybrał sobie opisy oczywiście po swojemu. Chodzi o to, aby to on w przyszłości połapał się, gdzie co jest. 4 rezerwowe wyjścia nie zostały podłączone, finalnie zamiast 16-wyjściowego multiswitcha założyliśmy 12-wyjściowy. Oczywiście zabezpieczenie przepięciowe zakładamy na 5 wejściach, zostały one dokręcone i żeby takie zabezpieczenie spełniało swoją funkcję, należy oczywiście multiswitch podłączyć do uziemienia. Na koniec sprzątanie i pomiary na gniazdkach. 72 na 618, 522 piątkowo 73 i 6, 490 71 i 4, na 205 mamy 41, na 195,5 mamy 55, czyli pomimo tego, że nośna na górze była kiepska, to na dole na gniazdku jest powiedzmy podobna. Czyli bardzo małe tłumienie na tych częstotliwościach. Czyli jest tak, jak powinno być. SNR na multiplexie 8. Bardzo przyzwoite. Przed korekcją bardzo przyzwoicie. Jeżeli chodzi o MER, podejrzewam, że będzie 31. Jest 30, także mamy bardzo duży zapas. To lecimy po kolei. 205, Akademia Ekonomiczna. W tym miejscu na Skórzewie mam takie doświadczenie, że ten VHF z Akademii nie dochodzi, tak jakbym chciał, żeby dochodził. 490, czyli multiplex pierwszy. Przed korekcją, po korekcji petarda. MER mamy full. 522 to jest piątkowo. MUX trzeci, piątkowo i śrem. Piękna sprawa. 618 multiplex drugi, mamy SNR praktycznie full, przed korekcją mamy bardzo dobrze, MER mamy full 31, to jest pomiar na gniazdku. Pomiar siły porównując z nowym modelem jest niższy o około 3 do 5 dB w zależności od multiplexu, ale do tego jeszcze wrócimy innym razem. No to jest ten kanał siódmy. To są podkanały właśnie te do DAB-u, te D11 i tak dalej, tak? Kanał 9, Akademia Ekonomiczna, nie mamy jej w ogóle. 29 to jest kanał testowy DVB-T2, nie? Mamy po 200. Wydarzenia 24 Hz to jest ta częstotliwość, nie? 27 to jest MUX 3, 522 MHz po 100. To jest multiplex pierwszy, 490 MHz, mamy po 100. I ostatni multiplex, 39, to jest multiplex drugi, 618 MHz, po 100, jedno i drugie po 100. Czyli potwierdza nam się to, co na mierniku, to co na dekoderze, w telewizorze, na tunerze. Aczkolwiek są takie przypadki, że pomimo tego, że na mierniku nie powinno chodzić, pomimo tego, że nośnej nie ma, nie mamy meru, to tunery działają. Zebranie mają chyba. Zebranie wspólnoty. Wytrzymałe te dipole są jednak. Dipol to jednak dobra firma. Zobaczcie, jakie to wytrzymałe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem srak siedzi na tym górnym. A ta jeszcze tutaj, 12, nie ma gdzie usiąść. Biedna, taka pokrzywdzona. Widzicie? Teraz na tym chińszczyźnie, jakby takie sraki usiadły, to tam jest pozamiatane, nie?
Jeżeli chodzi o multiswitcha, na konwerterze mamy 4 wyjścia, każde jest inne. Nie możemy się pomylić, tak jak wcześniej wspomniałem. Na multiswitchu mamy też takie same wyjścia, czyli mamy VL, VH, HL i HH. I musimy połączyć pod HH w konwerterze, na multiswitchu musi być też HH. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Ja specjalnie obróciłem konwerter do góry dupą. No, trzeba ustawić jak gdyby ten konwerter. Możecie sobie ustawić na konwerterze singlu. Tak? Konwerter single, czy twin, czy quad, czy octo. Ustawiacie antenę i zakładacie konwerter quattro do multiswitcha. To jest jak gdyby pierwsza z metod. Ja tego nie robię. Podłączam pod wejście HL i w tym momencie już na mierniku pojawia mi się sygnał na wejściu VL. Tak? Mamy podłączone, pokazuje mi się sygnał. Jeżeli przełączymy sobie na inny jak gdyby transponder, nie powinien nam sygnał pokazać. Powinien nam pokazywać tylko i wyłącznie z VL-a. Nic więcej. Podłączamy sobie teraz na HH. Mamy również pomiar. Na innych pomiaru nie powinniśmy mieć. Jeśli chodzi o HL, to już sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Zobaczcie, pokazuje nam sygnał na VH, a my mamy podłączone pod HL. Czyli HL mamy na dwóch wejściach. I na VH, i na HL. Widzicie, jaki jest problem? I teraz sobie podłączamy pod VH. Jesteśmy pod VH, mamy tutaj 13,6 dB, 13,8. Jak zmienimy sobie na HL, też nam pokaże. I dlatego, tak jak piszecie, zgodnie z Waszą prośbą, oczywiście taka sytuacja ma miejsce. Specjalnie przygotowałem drugi miernik, bo macie, dosyć dużo z Was ma WS-a 6933. Także sprawdzimy sobie na WS-ie 6933, jak te polaryzacje i jak te ćwiartki tutaj funkcjonują. Mamy transponder 11508, czyli mamy częstotliwość niską w poziomie. Zobaczcie, podłączyłem pod VL, przekładamy pod VH, nie ma nic. Przełączamy pod HL, nie ma nic. Przełączamy pod HH i nie ma nic. Tylko i wyłącznie pokaże nam ten transponder właśnie na 11508. Wejdziemy sobie teraz w listę. Dobra, 12284 nam pokazuje. Na HL-u pokaże, nie pokaże. Na VH pokaże, nie pokaże. I na VL-u nie pokaże. Tylko i wyłącznie pokazuje na HH. Czyli mamy znowu pewność. VL nie pokazuje nam na żadnym innym. HH też nie pokazuje nam na każdym innym. Mamy to potwierdzone jak gdyby. Transponder zupełnie inny. Na VH, 12, nie 12264. 12188. Taki sobie wybieramy. 12188. Tak, 12188 to jest VH. Na cyfrowym Polsacie jest to kanał dla abonentów. I teoretycznie powinien nam pokazać VH, czyli nasz czerwony. Pokazuje nam VH. Jesteśmy na 12188 VH. Czy pokaże nam VL? Nie pokazuje. Czy pokazuje nam HL? Nie pokazuje. Czy pokazuje nam HH? Nie pokazuje. I jeszcze raz podłączamy pod VH. Na transporterze 12188 znowu mamy tylko i wyłącznie na jednym wejściu prawdziwy pomiar. Czyli jesteśmy w stanie znowu wywnioskować, że jesteśmy, że ten kabel to jest ten kabel. Ja pierdzielę, miał być z tego krótki odcinek, znowu będzie pół godziny. Jesteśmy na 12264 i on powinien na VH też zaśpiewać. Widzicie? Ten transponder powiela się jak gdyby na też, jesteśmy na 12264, jesteśmy na pionie, a podłączyłem się teraz pod poziom, pod niski poziom i miernik pokazuje nam pomiar, nie? Dlatego trzeba uważać, jakie transpondery się wybiera. Ja Wam potem pokażę, które warto mieć. Mamy 12188, podłączamy pod VL, nie mamy nic, podłączamy pod HH,
nie mamy nic, podłączamy pod HL i nie mamy nic. Czyli to jest transponder, powiedzmy, pewny, na którym możemy sprawdzać sobie te wartości. 11411 to jest 95 u mnie. Ja wchodzę w ten sposób w tym mierniku, tak już się nauczyłem. Wiem, że można listę wybierać w inny sposób. Mamy HL 11411, czyli transponder kanału plus. Zobaczymy sobie, czy on się będzie powielał na VH. Powiela się na VH. Także ten transporter się nie nadaje do tego. Na innych nic nie będzie, czyli znowu mamy problem VH i VH i HL. A to już jest jeden kabel, nie? Także można drogą dedukcji, jak mamy trzy, już wiemy trzy, które są, to czwarty wiadomo, nie? Że to nie będzie ten. No to wybieramy sobie 11488, nie? Wybieramy sobie 11488, moi drodzy, proszę bardzo. Włączamy miernik, żeby go szlak nie trafił. Mamy 11488, jesteśmy teraz na HL-u i przełączamy na VH. Pokazuje? Nie pokazuje. Czyli na tym transponderze możemy sobie na 11488, on nam się nie powiela na żadnym innym transponderze. Zobaczcie, tylko i wyłącznie będzie pokazywać nam na zielonym HL. I mamy zagadkę rozwiązaną. Także jak mamy nieodpowiednie transpondery wybrane, to one będą się pokazywały na innych wejściach. Będzie nas to zmylać. Będzie nas to mylić. Ja bym chciał, żebyście napisali w komentarzu, dlaczego tak jest. Podzielcie się wiedzą, bo ja się wiedzą dzielę cały czas od samego początku, to wy się teraz podzielcie wiedzą, dlaczego tak jest, że niektóre transpondery pojawiają się również na... Transponder się na mierniku zapina, a nie powinien się zapiąć, a się zapina. Dlaczego tak jest? Podzielcie się swoją wiedzą w komentarzu, jeżeli wiecie, dlaczego tak jest. Bo ja wiem, ale nie powiem. Jak to było w tym filmie, wiem, ale nie powiem. Metoda kolejna, mamy dekoder, akurat mamy dekoder u klienta, możemy sobie to zweryfikować. Podłączając w konwerterze wejście VL, przełączamy sobie na TVN-y. TVN-y nam chodzą. Jak podłączymy sobie pod inne wejście, mamy brak sygnału i po kolei, podłączając pod kolejne wejście, będziemy mieli brak sygnału. I wiadomo wtedy, że tylko i wyłącznie będzie nam działać na VL-u. I prawdopodobnie mierniki, które mają telewizory wbudowane, też tak będą działać. Nie mam takich mierników, nie używam takich mierników, ale myślę, że w ten sam sposób będziecie mogli sobie na ekranie swojego miernika zweryfikować, czy na pewno jesteście na VL-u. I teraz przełączamy na TVP2. TVP2 będzie oczywiście brak sygnału, podłączamy sobie pod VH. Powinno nam zaskoczyć. Telewizor nam zaczął działać. Jak podłączymy pod HL, co się stanie? Telewizor się zatrzymał. Nie ma informacji brak sygnału, ale telewizor nam się zatrzymał. Jak podłączymy sobie pod HH, nie ma nic. Jeszcze raz pod VH. Widzicie? Obraz jest. Nie ma napisane brak sygnału, tylko jest obraz. To, co ja teraz robię, to jest najgorsza rzecz dla dekodera. To są mikrozwarcia. Ja jestem tego świadomy, także spokojnie. No ale to jest jak gdyby w ramach testów. No trudno, biorę to na klatę. Czyli widzicie, na VH jest obraz, który się nie rusza, a jak podłączymy pod... Przepraszam, na HL-u jest obraz, który się nie rusza, a jak podłączymy pod VH, dekoder nam ruszy. Teraz podłączamy sobie na HL. Gdzie jest Negus? Pilot to jest Negus, po mojemu. Bierzemy Negusa. Przełączamy sobie na TVP1. Działa? Działa TVP1. Jak podłączymy sobie pod VH, mamy znowu ten sam motyw. Nie ma napisane brak sygnału, tylko jest po prostu obraz. Zamrożony obraz. Jak podłączymy pod VL, pojawi się brak sygnału. Jak podłączymy pod HH, również pojawi się brak sygnału. Czyli mamy teraz HH, podłączamy HH pod HL, brak sygnału. Podłączamy pod VH, brak sygnału. Podłączamy pod VL i również jest brak sygnału. I takim sposobem możemy sobie, moi drodzy, zweryfikować poprawność podłączenia instalacji. Teraz się przełączyliśmy na 12188. To jest kanał 150. Jak przełączymy sobie na HL, też nas dekoder oszukuje, widzicie? Ale miernik już nie. Tak, 43.
Mamy też jakość i siłę. Przełączamy się teraz na pozycję VH. I tutaj już nam nic nie pokazuje. Także na 100% jesteśmy pewni, że jesteśmy pod HL-em. Czyli transponder 11488 Kino Polska tylko i wyłącznie działa pod jednym z wyjść, nie? Dlatego ja używam tamtych transponderów, czyli używam na HH używam 12284, na VH używam 12188, na HL używam 11488 i na VL używam 11508. Tylko i wyłącznie do sprawdzania konwertera Quattro.